A więc cześć, witajcie ziomeczki, z tej strony Dekamos i teraz kolejnym odcineczku na moim kanale, kolejnym ocenianiu składów po długiej, długiej przerwie i na początku, zanim zaczniemy, jeszcze powiem, jeżeli chcecie się znaleźć w kolejnym ocenianiu składów i podesłać mi gdzieś swój skład, to najlepiej będzie to na Instagramie, teraz wam się wyświetla, jak się nazywam, wbijcie, możecie jednocześnie też zaobserwować, ale ja bez zbędnego przedłużania lecimy i pierwszy skład to... No dobra, pierwszym składem będzie mój własny składzik i chciałem się pochwalić, że mam 99 overall, także powoli wbijamy do stówki i kogo będę zmieniał? Na pewno będzie to Ceballos, nie wiem na kogo zmienię jeszcze i zmienię na pewno Wan-Bissaka na lepszą wersję, prawdopodobnie z Ligi Europy, także tak się prezentuje mój skład, a lecimy do pierwszych składów widzów. Pierwszym składem widza to jest bardziej pokazanie niż ocena. Jest to skład Matic Mata 112 overall, Sergio Ramos Player of the Month w drużynie, później Martial i Joelinton, Pope w ogóle na bramce, nice. I co mogę powiedzieć, nie mogę w ogóle jakoś ocenić, bo skład jest kozacki, po prostu upgrade'uj dalej. Jak ktoś się wleci dobrze z eventu, to po prostu zmienić i wszystko będzie ok. Zobaczymy, może akurat ten Bruno Fernandes będzie jakiś spoko z top transfer, to akurat byś miał fajną zamianę, nie wiem jaka będzie w ogóle jakościowo ta karta, ale spoko, spoko składzik, naprawdę nie ma co się do czego według mnie przyczepić. Większość ludzi idzie po to, żeby wbijać wysokie overale, a Kubik poszedł po to, żeby zrobić cały skład Borussii Dortmund i tak się prezentuje właśnie jego składzik, cała Borussia, Schulz, Hummels, Akanji, Piszczek, Royce, Brandt, Delany, później Sancho, Haaland, Guerrero i Byrki. Po prostu fajnie się to prezentuje, cała Borussia Dortmund, no i po prostu szacuneczek i serduszko dla ciebie za to, że zrobiłeś całą Borussię. Oczywiście mógłbym teraz mówić, kogo wymieniać albo upgrade'ować, po prostu upgrade'uj najlepszych i wykorzystaj dobrze ten event Bundesliga Rivals, jak jeszcze jest, bo możesz zdobyć naprawdę fajne karty. Kolejny skład należy do Ibrka, troszkę gorzej jakościowo, w sensie zdjęcia, ale jest ok i sam składzik, no prezentuje się nawet ciekawie, jest oczywiście Mane, Toty i tak dalej. Ale kogo bym tutaj na pewno wymienił, jest to być może Akanji. Są naprawdę lepsi od niego i pasujący do ligi nawet lepsi. Także no, na przykład Maguire taki jest fajną alternatywą albo Ake. I nie wiem, jaki się gra Gikiewiczem, jak spoko to zostaw, jak nie to wymień, mogę ci poradzić Poupa, ale jak jest spoko to po prostu zostaw i upgrade'uj dalej składzik, bo jest, widzę potencjał, także jest spoko. Kolejny skład prezentuje się bardzo mocno, a jest to skład Adriana i kogo bym tutaj wymienił, nie wiem, może też jakoś mi ten Akanji cały czas nie pasuje, nie wiem, co skład, też mam oczywiście go w składzie, ale jakoś mi nie pasuje ten Akanji, no i w ogóle Petit szacun. Petit w składzie, nice, Abraham też bardzo mocny, bo już oglądałem statystyki, ładny w ogóle składzik, szybki, mocny pewno, no nie wiem, ewentualnie tego Akanjiego też nie chcę tutaj mówić, Mancini może, nie wiem jakie on ma statystyki, ale no składzik prezentuje się naprawdę mocarnie. Kolejny składzik należy do X-Traja, jest to całkowite Premier League i w sumie na jego składzie się wzorowałem, żeby zbudować mój skład, on mi dał też bardzo dużo rad razem z Matic, z Matem i co bym na pewno tutaj wymienił i od to też u mnie bym wymienił z czasem, bym wymienił Bruno Fernandesa, bo jest spoko, ale chyba nie odpowiada, nie gra tak dobrze, ile kosztuje, a tak składzik naprawdę ciekawy, Maguire, Ake, jak polecałem u kolegi, żeby sobie wziął, później jest Pope, Wan-Bissaka, którego też chcę kupić, Lewis na 91, no jest naprawdę mocny składzik, to trzeba przyznać. I co? I tak dalej, rozwijaj to Premier League, może top transfer wykorzystaj, żeby zdobyć lepszego, może Bruno Fernandes, nie chcę teraz sugerować, ale lecisz, wierzę w ciebie i lecimy z kolejnym. Kolejnym, a zarazem ostatnim składem na dzisiejszy odcinek jest skład mój i X-Traja z drugiego konta. Kupiliśmy tutaj Dybale, kupiliśmy również fajnych pomocników niektórych, Akanjiego mamy, De Vrija, oczywiście Caputo, który jest niesamowicie szybki jak Muriel, no i co? Tylko wymienić tych bocznych obrońców i na początek tak jest ok, później stosunkowo wymieniać z czasem, oczywiście Turama jeszcze, no i później upgrade'ować i wymieniać, aż dobijemy po prostu do Cristiano Ronaldo level Toty. Także to by było na tyle z dzisiejszego odcinka ocenianie, jeżeli chcecie być oceniani w kolejnym odcinku, przypominam, żeby wysłać mi wasz skład na Instagramie, tutaj macie jeszcze raz pokazany teraz Instagram, no i co, zostawić oczywiście jeszcze może łapkę w górę, subika jak jesteście nowi ewentualnie, napisać możecie, że subujecie to, pojawicie się w kolejnym odcinku, jako 5 ostatnich subów. Zapraszam oczywiście do wbicia oczywiście na tego Instagrama i zostawienia też followa i zostania na dłużej, a ja się z wami żegnam na dzisiaj, do soboty albo do live'a dzisiaj oczywiście i cześć!